Wojewódzki. Figurski. W dobrej formie od rana. Tylko w radiu. Dzień dobry, Mikołaj Lizut, Radio Tok FM. Jacek Żakowski, dzień dobry, witamy pana serdecznie. Proszę pana, dzwonimy w sprawie tej tragedii, która związała się z Adamem Małyszem i to nie jest żart Prymula Preplisowy, od razu mówimy, nasze radio nie jest skłonne do żartów, zostawiamy to Radiu Pogoda czy Radio SK. Czy jest jakaś szansa, żeby rozmawiać z panem prezydentem? Tak, tak. Powiedzmy po 10 parę minut, bo w tej chwili jest zajęty. Czy pan nie mógłby w tej chwili przekazać słuchawki dosłownie na kilka słów, ponieważ nasza audycja w tej chwili trwa do godziny 10 właśnie. No niestety. Krótkie zdanie ze strony pana prezydenta. Nie dam rady. A w jakim miejscu zostajemy pana prezydenta? W Gdańsku jest, w kościele. No, mam taką prośbę. Po pierwsze chcieliśmy pogratulować wystąpienia w Auli Uniwersytetu Gdańskiego, ale po drugie chcielibyśmy poprosić o komentarz, albowiem skończyła się pewna epoka ludzi sierpnia 80, dla których wąsy były tym, czym i rokes dla współczesnej młodzieży. Mhm. Proszę pana, IPN się chce tą sprawą zająć, a jak wiemy, prezydent ma troszkę inne zdanie na temat IPN-u. My oczywiście, wie pan, tutaj jesteśmy ludźmi sierpnia i sympatyzujemy z panem prezydentem. Jak pan skomentuje tą stratę Adama Małysza? Czy pan może jakoś wypowiedzieć? Czy pan rozmawiał z prezydentem na ten temat? Nie rozmawiałem jeszcze. Mówię, w tej chwili jest zajęty. A czy zwrócił pan uwagę, że prezydent Lech Wałęsa jakoś zmarkotniał dzisiejszego poranka po przeczytaniu porannej prasy? Czy miał pan takie wrażenie? Nie. Proszę pilnować prezydenta, żeby on też nie zrobił takiego szalonego kroku, żeby nie zgolił wąsów, bo no, nie chcielibyśmy zobaczyć twarzy symbolu Polski po prostu nago. Jasne. Obieca nam pan? Proszę zadzwonić. Dobrze. Tak, po 10 będzie pan miał wtedy łączność. Więcej komentarzy na ten temat na antenie Radia Tok FM już po godzinie 10, jak państwo sami słyszeli w rozmowie z osobistą obstawą prezydenta Lecha Wałęsy. Jacek Żakowski i Mikołaj Lizut. Za chwilę naszym gościem będzie major Dobrzański Hubal, który opowie, jak walczył wąsami z okupantem. Poranny wojewódzki i figurski. Poranny WF. Ćwiczą już od rana do 10 w SROK.